Cześć, mam na imię Kuba, jestem Sprzymierza Miłosierdzia i zapraszam na rozważanie Ewangelii według świętego Mateusza z rozdziału 22, wersety od 1 do 14. Na początek chcę zaprosić Ducha Świętego, żeby przyszedł do mnie, do Ciebie, żeby nam pozwolił wejść do wesela, które Bóg nam przygotował, żebyśmy już teraz zanurzyli swojego ducha w Jego Królestwie Niebieskim i stamtąd zaczerpnęli siły, otuchy, radości. Przyjdź, Duchu Święty. A Jezus znów zaczął nauczać w przypowieściach. Mówił im: Królestwo Niebieskie stało się podobne do pewnego króla, który wyprawił wesele swojemu synowi. Wysłał swoje sługi, by wezwali zaproszonych na to wesele, jednak przyjść nie chcieli. Wysłał ponownie inne sługi, mówiąc im: powiedzcie zaproszonym, ucztę u siebie już przygotowałem, moje woły i inne utuczone zwierzęta pobite, wszystko gotowe, przyjdźcie na wesele. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli, ten na swoje pole, ten do swojego kupiectwa. A jeszcze inni zatrzymali jego sługi, znieważyli, a nawet zabili. Król rozgniewał się i posławszy swoich zbrojnych, wytracił owych zabójców, a ich miasto spalił. Wtedy powiedział do swoich sług: wesele jest przygotowane, lecz zaproszeni nie byli godni. Idźcie zatem do wylotu ulic i kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. Wyszli słudzy na ulicę i zebrali wszystkich, których spotkali, zepsutych i dobrych. Tak uczta wypełniła się zasiadającymi. Wszedł król obejrzeć zasiadających i zobaczył tam kogoś nieubranego w strój weselny. Odezwał się do niego: przyjacielu, jak tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? A on zamilkł. Wtedy król rozkazał sługom: zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie go w ciemność na zewnątrz. Tam będzie szloch i zgrzytanie zębami, bo liczni są zaproszeni, a wybrani nieliczni. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Ten fragment przypowieści Jezusa dla mnie świetnie tłumaczą słowa proroka Ezechiela z pierwszego czytania, gdzie prorok Ezechiel prorokuje Izraelowi, który jest na wygnaniu, i mówi o nim, że Izrael zgrzeszył, że Izrael odszedł od Boga, że nie słuchał Jego poleceń i że przez to jest na wygnaniu pośród innych narodów. Ale Bóg chce wywyższyć swoje imię wśród tych wszystkich narodów. Chce pokazać im, że On jest prawdziwym Panem poprzez to, że przygarnie Izraela, poprzez to, że go na nowo wybawi. Tego Izraela, który jest zły, który od niego odszedł, że On go pociągnie do siebie. I to jest dla mnie to zaproszenie Boga na wesele, dobrych i złych, ale przede wszystkim zaproszenie dla mnie, dla tego, na którym Bogu bardzo zależy. Ja wierzę, że Bogu bardzo zależy na mnie i na Tobie. I wiesz, miałem ostatnio takie wydarzenie, że mnie ktoś zaprosił na wesele, a ja po zastanowieniu się odmówiłem. Odmówiłem, bo nie chciałem iść się bawić na ślub bardzo chętnie i w ogóle towarzyszyć młodym super, ale jakoś nie czułem, że chcę iść na to wesele, więc chciałem odmówić. I potem nastąpiło coś, czego się nie spodziewałem, bo młodzi zaczęli się pytać, a może jednak przyjdę, zaczęli jakby zabiegać o to, żebym ja był. I ja poczułem się bardzo wyjątkowo, poczułem się, że jestem bardzo zaproszony. I wierzę, że Bóg w ten sposób zaprasza na wesele, zaprasza do siebie, do swojego królestwa. Jakby nieustępliwie prosi, mówi, zachęca, bo mu zależy. Bo to jemu naprawdę zależy, żebym ja tam trafił. I wierzę, że to jest naprawdę wielka jego siła, wielkie jego pragnienie, żebym tam trafił. Żebym tam trafił i się tam radował. Żeby mnie nie szedł tam, że o, ja cię muszę tam iść, tylko wszedł tam się weselić z Nim. I w mojej w tym zdarzeniu z tymi młodymi padło takie bardzo dla mnie znamienne zdanie. To było: co by się miało stać, co się ma zadziać, pod jakim warunkiem ja bym chciał przyjść.
I wierzę, że Bóg właśnie stawia mi, Tobie takie pytanie. Co ma się jeszcze stać, byśmy poszli w Jego radość? Co ma się zadarzyć, bym się zdecydował iść w Jego radość, weselić się z Nim już teraz, już tutaj, odkrywać Jego Królestwo tu, gdzie jestem? I to jest chyba takie po prostu zaproszenie na dzisiaj, by dać się Bogu zaprosić. Spróbujmy. Do zobaczenia. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledźcie nas na bieżąco.